No to proponuję jeszcze raz T69 zagrać bitwę. I ty, Pointer, może dasz radę lepiej ogarniać. Wiesz. To jest jakiś joke? Czemu znowu to AP nam wylosowało? Czuję się zniszczony, powiem ci. Dziesiątki. T69. Brak podkalibrowych. Ta mapa. No, samotne doszczętnie. Ja pierdzielę. Zobacz na ten czał. Carnarvon z wieżą od Churchilla. Churchill, to jest Caernarvon Black Prince, ja bym nazwał go, wiesz? No, Black Carnarvon. Black Caernarvon, kurna. Mają kolesie oni kulagi. Widzisz? Legi. A nie lagi? A jak są A jak są cyfry, to te cyfry, to... cyfry coś znaczą, czy to można sobie No tak, wymyślić? trójkę czytasz jako E. A jedynkę? A? Jako I. A bo to po angielsku? Nie. Nie, no to jest taki slang, no. A dwójka? Dwójka nie ma. Chociaż czekaj, może jako Z niektórzy to mogą pisać. A dlaczego tak? Kto to wymyślił? Czemu ja o tym nie No, wiem? bo chodzi o cyfry, które najbardziej przypominają ci litery. No trójka, jaką literę ci najbardziej przypomina? No E, nie? Tylko że odwrotne. Tak samo jedynka przypomina ci I. Ja mi się wydawało, że te cyfry jakby coś tak, żeby brakuje ci, jak ktoś ci daje miennika i chcesz mieć Nie. podobny. To No ci by za... zobacz, czemu mam po inter przez jedynkę? Bo jedynka odpowiada I. A jak miałeś kiedyś? Pointer normalnie, 669. A czy wolę No, pointer? Łatwiej zna. no tak, ja też wolę pointer, tylko dość często są pozajmowane. Akurat zwykłe. Na przykład w WoSie też był zwykły pointer. Taki zwykły, P-O-I-N-T-R, był zajęty przez typa, który stworzył konto i I nawet nie zero zagrał, biter. albo zagrał tam kilka bitew tę jedynką, po czym WG mi napisało, że tak, że jest taki gracz, ale oni nie mogą tego zmienić. Nie mogą mi dać tego niku, bo jest wielu graczy, którzy po latach wracają do ich gier. No tak, no wiadomo. No więc człowiek, który zagrał trzy bitwy na T1, z pewnością po latach wróci, żeby grać kolejne trzy bitwy na T1. No. Kawu bokiem. No kurna, co ty nie powiesz? Wystraszysz go. No nie, no wystraszyłeś go. Pointer kurna. Bardziej mnie zastanawia, czemu zniknął. Dlaczego słyszę twoje dolne piętro? Uroki mojego wspaniałego mikrofonu. Ja ci powiem, to jest idealny mikrofon na podsłuch. Stawisz go gdzieś komuś do domu i słyszysz wszystkie pomieszczenia. Lol, pierwszy raz coś takiego widzę. Co? No co, co? Nic tu nie ma. A weź, jak możesz, to zbierz pestki. No już zebrałem dwie. Chodzisz go? A? Ty jaćka, awczy. Jaki? Kurna, ja mam pestek. A mam kawę. Uwaga, obiekt 704, kurwa! Ratuj się, kto może! O kademy! Arrivederci! Dingnął! Ja pierd... Czekaj, strzelaj w niego, kurna, gień! Gień, kurna! Gień, obiekt, ty przeklęty! Nie, Arta mnie dziobnęła. Kurna, Gdyby mnie nie gień! dziobnęła Arta, to bym to przeżył. Zasrane obiekty nerfić, kurna! To... Patrz, jaki cheatuch jeden śmierdzący. Ale powiem ci, że uciekłem, chowałem się za tobą, ale nie strzeli w ciebie, z demerzem, wiesz? Strzelił, ale w którą stronę? Ale, no i no, paść, no. Ozarmowałem się. Patrz, raz I7 zbierze i patrz. No I7 stół w plecy. Zaraz znowu ten I7 zbierze, to jest kurna porażka. Bo przegramy. Nie wiem, czy widzisz. Ale tak Ale tak z 6 medów
Taka pana miedzie? No, no, no. To jest tylko 6 kurna medów. Damy radę. Damy radę. Damy, no bo jakbyśmy nie dali to, nie bylibyśmy pro. O, ten I7 zginął, a nawet nie zabił obiekta. Dobry. No, co ty chcesz, no. Dał radę. Zagrał dobrą bitwę, no. Miał cel. Chciał spełnić swoje marzenie. Zrobić damage, no i... No widzisz, no. Prawie mu się udało, jak damie trzeba, wiesz, wspierać marzenia graczy. O kurna, jeszcze jedna... No, dobra. Not bad. Tu baczet zaraz wyjedzie na mnie. Upsik. O, ja ładuję, mówię tak. Zawsze ładowałem i ładować będę tak. Ups. Nie mi pestek. Nie mi, nie mi, nie, 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 nie. Kurna. Dygnij się. A. Cicha. Ja myślałem, że tu w końcu nabiję trochę procent do win ratio. Ale powiem ci tak. Ostatnio graliśmy bitwę o czołg i trafiliśmy takie teamy, że się nie dało robić damage'a. Bez kitu. Teraz gramy bitwy, gdzie mój skill jest kompletnie useless, bo ktoś wpadł na genialny pomysł, aby moje T69 bez podkalibrowych, bez 300 penetracji walczyło na 10 tierach. I żeby było mało, to kurna, to są medy szybciutkie, których kurna nie sposób zniszczyć. Mhm. A mam czerwonych baronów w teamie. Wow. On jeszcze ma 0 pestek, no bo to nie ma magazynu. Tego bym się nie spodziewał, panie. No bo w bokiem, przodem wyjechał, no to wiesz, jakby wyjechał bokiem, to pewnie by za 500 weszło. Ups. Patrz, aaa, jak go sprajeszył. Czemu nie obraca tej wieży, kretem? Bo ma może problem... Co zajęło w ogóle? Dobra, chyba muszę po prostu wziąć normalny czołg, bo się nie obejdzie. No się kurna nie obejdzie, no. Proponuję 10. Dobra. Zaskoczyłem cię wyborem? No. Ostatnio zagrałem w Fed Dragerem bitwę, wyjechałem i tak troszeczkę, no, to był mój koniec przygody. I od tej pory troszeczkę tak się już nie jaram tym czołgiem, bo wiem, że jak wyjeżdżam, no to tak troszeczkę. No, znaczy tak, jeżeli gram z tobą w Plutonie, czyli mam wsparcie, ktoś mi osłania jak reload i jest w ogóle pięknie, ale jeżeli okazuje się, że zostaję sam, no i tak jakby troszeczkę mam małe wsparcie, bo reszta nie ogarnia za bardzo, no to tak troszeczkę jest problem, ale jeżeli wygrałbym ze 100, to byłoby fajnie. Pointer masz 100? Mhm. No to ja biorę Fentrogera kiedyś tam, a ty weźmiesz kurna... S100. Będziesz tankował. No ci powiem, że jak zagrałem tym M5 ostatnio dobrą bitwę, no to się nawet ucieszyłem, bo dobrą bitwę ostatnio nim zagrałem. No tak, Pointer 4,5K, no zobaczymy zaraz twoje staty. Tylko nie kłam, że potem na CW. Nie, nie, ta na CW 4,5. Mam galaretki, chcesz jedną? Nie, bo to... Wiesz... Mówiłem ci, że jestem najedzony. No, kurde, powiem... Arta może mi popsuć mój niecny plan. Twój kurna win to się skończy, bo Arta cię zdejmie. Ty, nie pokazuje niczyich stat. No mi też. Wiesz, że jest nowy X-Fan w ogóle? Nie, nie wiem. Patrz, jak go pufnął! Raz... Dwa... Trzy... Cztery...
Adiberci panowie, no przykro mi jest, ale tak się kończy. Pointer! Ej, No. no! Co? Myślałem już, że od Arty zaraz zarobię, to zarobiłem od Isu. Wyszło na to samo. No. Dobra bitwa, Pointer. No i zajebiście. Co? Drugi raz Isu? No czemu ja jeszcze się świecę? A co mogę powiedzieć? Dobrze, że ja Kurde, nie no nie, obrywam. no. Ja chrzanie takie granie, ja pierdzielę, no. Stanie ci tym TD-kiem jebanym i w ogóle jak on tak szybko przeładował? Ty w ogóle za 823 to Isu za tyle bije? Maksymalny damage, czy to co ty chcesz, kurwa? Nie no, nie mam pytać, zobacz, ja mam dziurę, kurwa, na jarzmie. I... Ile Isu ma na apekach, no? 276? Co? No kurna no! Co ty grasz, człowieku, ja tu jadę. A nie, nieba, nie, nie jedziemy, dobra. Niebo! Żeby tu było wszystko, na 100, na tego, na Jack Panzera bym wyjechał, na 110, na wszystko, ale na ISA 7 nawet nie myślę o wyjeździe. Bo i tak wiem, że nic nie przebije. Ładujemy złoto. Gdzie ja tu nawet złotem tego kurestwa nie przebiję? Znaczy, dara z boku tylko. Tylko dojedź mu na bok najpierw, kurna. No dobra, to wiesz, że to jest tak jakby porażka na ten moment, jeżeli się nie ruszymy. Mhm. Bo zobaczcie, mamy tak defensywne pozycje, że tu się w pale nie mieści. No ja na ISO 7 nie będę wyjeżdżał. Nie mając tyle HP, ile mam. Po dwóch strzałach od ISU, podkreślam. Tam już w ogóle może być ISU, więc nie wiem, czy wiesz, no ale... Tam może być ISU teraz. To co, wsteczny i na środek? No jestem... W ogóle... Nie mam pytań. Gdzie ten ISU stał, że ja go nie widziałem? Tutaj. Czekaj, a 5. Tu są te krzaki i tam często stoją te deki. Na kompaniach tam zauważyłem, że ludzie kampią te dekami. Biorą jakieś kurna Fafentragery, ISU. W ogóle na kompaniach często ISU widuję, ci powiem nawet, to mnie dziwi. Pointer, uważaj, bo Arte celuje pewnie zaraz. Nie zaświeciłem się. No proszę, nie zaświeciłeś. Co? Teraz może byśmy przyjechali tam, czy nie, do rady? Mhm. Jak zbierzesz od ISU, to mogę jechać. Chyba, że chcesz jechać tam do nich. No tam, no a gdzie, kurwa? Mhm, to możemy jechać, ale Centurion nas zwoi. Się zesra w majtki co najwyżej. Jak ja jadę, to nikt nie ma prawa do mnie strzelić, bo jak coś, to ja mam magazynek, no. Mhm. I pokażę, gdzie pan Rak, kurwa, strzela. Kurna... Nie chcę strzelać, jak pancera się prototypa, prototypa. Dawaj na peskę. Dobra, i teraz jak pancera szybko w dupę. O kurna! O kurna! Cofnij. Co strzeliło? O ty kurna! Batonie na ogrysku. No tak, no pod kątem mi byś przebił, to już w ogóle bym... Co, uciekł już, czy jeszcze dało się? Uciekł, uciekł, Centurion uciekł. A. Teraz jesteśmy znowu w dupie, Barta teraz patrzy na nas zapewne. A, no tak, bo my tutaj... A, o, a on ja... A, no. O, jedziesz, strzeliła. Tam jest jak pancer, to tak za bardzo nie wiem, jak ty chcesz to... wiesz... sfuszować. No tak, tu są Tedek, tu są czołgi, tu jest Tedek, tu są, tu jest Arta gdzieś, tu jest Isu, tu jest Centurio, no kurna, gdzie jechać, no? O, czekaj, czekaj, czekaj. Nie mogę obniżyć armaty. Ding. Ale jedną dostał. Powiedzmy, że noc, że nie tak źle. Czekaj, jak pancer się obrócił chyba. Idziemy do przodu? Centurion dalej tam siedzi. Idziemy do przodu? Jak pancer jest bokiem. Jak tyłem. 268. Jedziemy, dobra, jedziemy, dawaj. Dobra, ale trzeba tam zjechać. No kurna, zjedziemy. No 268 poszedł z dobra, kontrolą. Uważaj, Isu! O, no, Isu!
Dragudingłem. Kurna. Uważaj na Jaćkę. I Artę. Nie ma isu, nie ma isu. Czy ty nie masz pestek, co ty tam ćwiczysz? Nie ma go! To jest dupą, kurna! Patrz go, kurna, jest dupą! Zjeżdżamy? Nie mam pestek. Jedną. Ile jeszcze? Jedna. Dobrze, dla mojego, czyli jadę, kurna. Tak strzeliły, czy... Jadę, kurna, jadę po niego, jadę, kurna, patrz. Dol. Naprawdę? On zabrał mi więcej HP niż ja jemu. Lol? Ile on, kurna, waży? Zapytam tak tylko. Nie wiem. Przecież on nam zabrał więcej niż my jemu. Ja nie rozumiem tego naprawdę. Ty, jak tam zabił Isu? Ale ta? Lol, w tamtym miejscu? No, bo zobacz, gdzie stoi Arta, no. O nie, on wyjechał i się cofał, on nie zdążył się cofać. Lol, jaki 110 uciekł. Ja tutaj jechałem, myślałem na pewniaka, że tu 110, a tu nie ma. Idziemy po Artę tych, kurna, kamperów? Czy omijamy? Ja jedę po 110. O, mam Artę! Z pozdrowieniami od Pointera. Zdecydowanie. Kurna, strzelił do mnie w obraz, sobie jeszcze dał radę strzelić. Przypadkiem. Pointer, radę, nie idź na IC7. Nie. Zostaw coś dla mnie. Dobra, no to powiem ci, że nie jest zła bitwa. Dobry ruch według mnie zrobiliśmy, że ruszyliśmy. Bo ten obieg zebrał Otisu, bo tak to by nie chciał wyjechać, kurde. Ja pokazałem, że wyjeżdżam, po czym nie wyjechałem, ale... Zainspirowałem do ataku, można to nazwać. Inspiracją do ataku. Jest tak jak Piłsudski, kurde. Do przodu idziemy, tam się nie będziemy się bawić z ruskimi, kurde. TDK-ami. Czy nawet niemieckimi. O, widać Centuriona, cooldownik se zrobił, o no, twardy. No i co, proszę pana, no zebrałeś pesteczkę. Gdzie on mi rozwalił w 110? A się dingłem. Aha. Spoko. No i skłamałem, nie ma 4000. A to, a ile sprzedajesz? Weź. Nisz. Nie. Gdzie on tam się czai, ty? Pointer, uważaj, bo on cię ma na hita. A ty go może nie masz, nie masz. Może. Ups. Co on ma z armaty? On ma stokową, to i tak mnie nie zabije. No kurna, koleś! Ja pierdziu, no po prostu nie mam pytań. Ale mnie strakuje. No kurna, zginę. No jeszcze to przegramy. Koleś, kurde, tak... Wyjechał, że mnie zablokował. Sam się zablokował. Zaraz zrobić większy kąt. Oh my god. Ile expa, ile kili? No, 10 kili, ładnie, ładnie. Nakierowałem tą bitwę. Wydaje mi się, że... Ale napsuł krwi ten. Kto? Isu. Co ty, Isu, Isu 7 ile zrobił, zobacz lepiej. 6 koła, ja go zdjąłem, przebiłem go, nie dingłem. O jebak. Skubany, kurna. Ale jak ale pancer z radomerze, jak pancer, kurna. Nawet strzału nie oddał, kurna. Nawet strzału nie oddał, dobrze. Tak kończę te deki.